Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Saturn, ja przed wami kolejny sezon, już chyba czwarty, nie wiem, już się pogubiłem w rachubie, za dużo ich było. The Sims Średniowiecze, które tak kochacie ponad wszystko, nieporównywalnie z niczym innym na moim kanale. Tak więc, gdzieś tam jeszcze pamiętam wszystko. Ktoś mi napisał, tego już nie pamiętam kto, żebym grał imperialną dominację. I proszę bardzo, imperialna dominacja, chyba. Mam nadzieję, że napisał, żebym grał imperialną dominację. Ale pewnie tak, to znaczy mi się... Ja nie mam pojęcia, o co tu chodzi. Nie mam pojęcia, jak się zajmuje obce terytoria. Ale uznałem, że do tego... Króla mi oczywiście normalnie kazali stworzyć. Królem jest Lord Tristan Satun i on ma być w porze. On jest super. Super król. I on, zapisałem go sobie nawet do skrzyni simów. I druga postać, uznałem, że rycerz będzie nam potrzebny. Jako, że król jest mężczyzną, no to tutaj musi być jakaś kobitka, tak dla wyrównania. I mamy damę Mariolę Bryzgadło. I tak, tutaj dama taka porządna dama, postawna kobitka. Zresztą zobaczycie sobie ją tam przy okazji, gdzieś tutaj wam pokażę proces jej tworzenia. Punkt wyjściowy Maryli Bryzgadło. Jakiej Maryli? Marioli Bryzgadło? I finalna Mariola Bryzgadło. I tak jak zwykle mamy pierwsze kroki na sam początek, ale już olejmy te pierwsze kroki, ja już mam to daleko gdzieś. Pewnie dają dużo tego. A gdzie tam dają 10, a to niech się walą. I bierzemy legendarną fontannę, bo ja chcę od razu. Nie damy Mariole! Nie dama Mariola, król! No to nie, to walcie legendarną fontannę. Bierzemy herb rodzinny. Herb królewski oczywiście. Tak, herb królewski. Lord Tristan, bo ja chcę nim zagrać. Mariola musi troszkę poczekać. Niestety w takich wypadkach kobitki nie mają pierwszeństwa. Król ponad wszystko. Lord Tristan czuł pewien niepokój. Wśród zagranicznych dygnitarzy krążyły szepty, że jego rządy były ułudą, ponieważ król nie miał królewskiego herbu pokazującego dziedzictwo jego rodziny. Nie pozwolę, by dyplomaci kpili sobie z moich rządów. Muszę to natychmiast wyprostować, powiedział Tristan do siebie. Tak, do siebie powiedział. I co ty chcesz zrobić najpierw? Zapytać doradcę o herb rodzinny. A gdzie jest doradca? Gdzie jest? Gdzie się schowała ta... Sławobora, gdzie jest? Pytam serio, gdzie jest Sławobora? Nie może mieć nawet... No to ciul. To sobie pogadamy troszkę z tym. O, jest Sławobora. No to już sobie nie pogadamy. Że tu się schodzą jak... Jak mrówki. Tak powoli wszystko. Dopiero się rozkręca w sumie. No i co mi tam powiesz? Obora. Będziemy mieć, widzę, dużo czarnoskórych postaci w tym sezonie, tak. Może wyślesz kołębia do jakichś swoich krewnych? To ja mam jakichś krewnych. Pewnie znowu ten wieśniak przyjedzie. Chyba pamiętam... O, ktoś już przyszedł. Bierzdziad. A ja już czuję, że ta seria... Co ja tu miałem wysłać? Wyślij list... A nie, miałem, muszę go najpierw napisać. No tak. To jest chyba trochę logiczne nawet. Tak myślę, że trochę logiki. O, zaraz dostaniemy zadanka. A, są. Idealnie. O, idealnie. Właśnie o tym marzyłem, żeby usiąść na tronie teraz i żeby wysłuchać sobie te audiencje, żeby udzielać audiencji. Kto tam ma coś do mnie za sprawunki? Ej, ty gdzie żeś usiadł? Bierz dziadu. Co tam? Piekarka Irina. Czego pani potrzebuje? Chcę otworzyć sklep ze słodyczami zewnętrznej wiosce. Czy tron zechce swi... O, chyba cię coś boli. Sądzę, że to zapewni królestwu jakże potrzebną radość. Nie. Skarbiec królewski to nie bank. Znajdź lichwiarza, który pożyczy ci na pieniądze. Który pożyczy ci na twoje... Aha, nie ma tu słowa pieniądze. Przepraszam bardzo, no ale 5000. Skąd ja ci to 5000 raz mnie tu mam? Podbijać wszystkie krainy dookoła, ta
daj mi 500 na cukiernię. Ja chcę otworzyć cukiernię tutaj i nie mam pieniędzy na to. Niech zarobi, niech upiecze trochę chleba, to będzie miała. No niestety, ja tutaj banku nie mam. Ani lichwy też nie prowadzę. Z lichwy to można. O, ale tutaj to proszę bardzo. Chcę prosić o owce z królewskiego stada. Wszystkie moje owce wymarły. Czy mogę dostać jedną owcę? Temu dam owce, no bo owce to jest jednak potrzebne. Może kiedyś wełny nam odda. Przynajmniej tyle może. Zaraz, bo ja się rozpraszam tym, że gram w oknie. Zechciało mi się nagrywać Sims średniowiecze przez to, że odkryłem ostatnio w The Sims 3 ten myk z nagrywaniem w oknie, że wszystko jest jasne i wszystko mogę nagrywać tak luksusowo. I teraz proszę bardzo. Tak to można nagrywać wszystko. Co my tu mamy? Mój sąsiad przestrzegł swoje krzaki w grubiańskie i wulgarne kształty. Ciekawe jakie. Proszę o pozwolenie, by wypalić je do gołej ziemi. Ogień to dobre narzędzie, jest potężne i całkowicie pod naszą kontrolą. Zezwalam na to. Nie ma prawa, które wyraźnie zabraniałoby wulgarnych krzaków, o ile nie pokazują monarchy w negatywnym świetle. Ej, a spalimy to. Cudownie! Już lecę po dobre pochodnie z mojej szopy. Super, dostałem za to... już nie chcę udzielać audiencji, no ej. Koniec. Mój ojciec nie zgadza się na ten ożenek, ale ja kocham i pragnę wziąć ślub z moją sympatią. Czy dostanę? No, oczywiście, że tak. Co to za? No przepraszam bardzo, ale... No bez przesady. Jestem już lubiany. Jak ładnie. Traktat, koniec. Koniec udzielania audiencji. Podpisz traktat o utrzymaniu pokoju, tak? Tak. No i potem trzeba wysłać list do krewnych. O, już się zastanawiam, kto tam przyjdzie. O, już jestem tego ciekawy. Przez to, że nie zrobiłem tego, to nie dostanę miecza ani zbroi. Ożeż kurde. I co mam teraz z nimi załatwić? Doradcę o przygotowanie. Aha. Poproś o przygotowanie. I w sumie, czy ty jesteś głodny? Nie jesteś, szkoda. Zażyczyłbym sobie strawę. No ale jak nie, to nie. Za to odwiedzisz naszą drogą damę, która się odpręża w tej chwili. No, pani, nasza wspaniała rycerka. Cóż innego ma do roboty? No tutaj. Ej, pancia, idź mi stąd. Ja tu idę ćwiczyć. Albo... Może ona by ciebie ćwiczyła. Ona na pewno by cię wybitnie wytrenowała. Taka kobitka, no to hola, hola. Ona by tam cię wytrenowała. Porządnie. We wszystkim. Bierz, dziadko łodziej. Kogo ty tam lubisz bardziej? Krwawy uczony Władimir. O, proszę bardzo. Czy ja tu w sumie mogę... O, czemu... Aha, ej, no tak, bo nie pozwolę. No i nie dam jej 500, to już mnie nie lubi. Mhm. Moje gratulacje, kobitko, moja droga. Mhm. Te. Gdzie moja służąca? Gdzie jest moja służba? A, tu jest ten. Ale ja pytam, gdzie jest moja... O, tu siedzi, gra w karty. To tak, służąca. Ja cię mogę zastąpić przy stole, jak chcesz, ale... Ale lepiej nie. Kto to jest? Władimir, nie? O, tutaj jest skupczyc kobitka. Pogadajmy sobie z nią. Przydadzą nam się kontakty zagraniczne. Ha, no tośmy się nagadali. Szalenie dużo. Gdzie on? A, tutaj je. A, kulturalnie. Czy on zwymiotował właśnie? Czy tylko wylał zupę? Nie, on po prostu śmierdzi. Co tam? Czy... o, spytaj jak się masz. Poznaj. Ja chciałbym wiedzieć... nie mogę sprawdzić, czy ona jest już z kimś. Czyli się nie dowiem. Zresztą, kto tu kiedy miał jakiegoś męża? Żony. Czasem tam król, królowa. Ale on jest blady, ja go zrobiłem takiego bladego. O, już w piżamie się przeprał jak miło. W sumie blady jest lepszy. Czasami. Leży na kim. A ja osobiście nie lubię opalania. Opalanie się jest takie nudne. Jak leżysz gdzieś na tym słońcu i się smażysz i tak, o Boże. Ani to poczytać książkę, bo tak wali po tych, to tak jebs. Odbija się od tych kartek, obrócisz się, to jebs prosto w oczy i tak... walić to. Ja się nikt nie opala.
Jak już to tylko po prostu siedzę w wodzie. I przez to się tylko opalam. Inaczej nie ma szans. Tajemnicze szuranie spowodowało, że Lord Tristan powoli obudził się z drzemki. Z nagłym niepokojem zdał sobie sprawę, że ktoś jeszcze przebywał w komnacie. Leżąc w całkowitym bezruchu, Tristan szybko ocenił swoje możliwości. Gdyby Lord Tristan ostrożnie zerknął na intruza, nie dając się wykryć, może mógłby postanowić, co należy zrobić. Może udaj sen. Lord Tristan uspokoił swój oddech, gdy odgłos się zbliżał. Nawet przez przymknięte oczy dostrzegał obecność jakiejś osoby, która nachyliła się nad jego leżącym ciałem. Z nagłym, cichym szelestem postać zniknęła i Tristan poczuł zgrubienie, które zmaterializowało się pod poduszką. Otrzymałem 25 simoleonów. Dalej zgłodniał. Co ta pancia mu napichciła przed... A kto to jest? Zawadiacki młody sokolnik Krzemień. A to mój ten... Kuzyn Jacenty. O, zawołam o strawę, bo już zgodnie. Ja nie pamiętam tego krewnego. Dziwne. Ale skoro otrzymał mój list, to znaczy, że musi być ze mną spokrewniony, prawda? Muszę go zapytać o herb rodzinny. Ta, ciekawe, co za herb rodzinny by miał. Widły w gnoju chyba. Erik. Nazywa się Erik? Wydaje mi... Czy ona... Aha, po prostu usiadła i coś tam... Struga. A niech sobie struga i tak posprząta po sobie. W końcu służąca. Tutaj jesteście. Zobaczymy. Ja się teraz nie zamierzam nigdzie śpieszyć, sobie tak powolutku będziemy robić tę misję. Ja chcę, żebyś ty zdobył troszkę doświadczenia. Więc proszę cię, poćwicz sobie. Wybacz kuzynie, ale właściwie to niego nie mam. Wszystko otrzymam w pamięci. Porozmawiamy o tym później, a teraz pokaż mi twoje królestwo. Te. Kultura taka. Na takim poziomie, super wysokim. Jak ten zamek cały. O, co tam chcesz? Wydać edykt i spisać dwa nowe prawa. Dobra. No to już. Edykt. Zaproponuj edykt. Co tam ciekawego? Prowadź oficjalny program szkolenia czeladników we wszystkich profesjach. Opodatkuj eksport klejnot z kupczyc. Mają kryzys grzybowy. Grzybowa kraina. Ej. Jestem ciekaw, ale jak... co jest z tym prawem? Spisuj mi te prawa. A, już spisał. Szybko mu poszło. Musimy poczekać na głosowanie teraz. Ach, rynek miejski, serce miasta. To zawsze było moje ulubione miejsce. Ciekawe, czy mój krewny się zgadza. Zobaczymy. A nuż? Dom jest tam, gdzie serce. Tristan czuje ciepło miłości domu i ogniska domowego. On potrzebuje żony. Musimy zrobić koniecznie tą misję na ten. Na jak to się tam zwie? Na potomka. Bo to jedyna misja, w której trzeba się ożenić. Ewentualnie wyjść za mąż, ale to raczej jakby był kobitką. Śmierdzi jak rękodzielce jest tak ekscytujące jak pedrański gzań. Może moglibyśmy coś porobić, bo nie coś rozerwać. Kuzynie, spluń do stu... O nie, mój drogi. Mój drogi. Aha. Nie no, to jest mój bardzo kul. To jest najlepsza postać, jaka tu będzie. To jest król. Król z krwi i kości. Więc bardzo mi przykro. Wiem, że jeszcze nigdy tego nie zrobiłem. W przyszłym sezonie zrobię takiego króla. Albo królową. Która może się tego podejmie, jeśli znowu będę robić tą misję. Podążaj za krewnym do doków. Aha, to może wiesz co, idź szybciej. Tak, więc mamy do wyboru to, to i to. Ciekawe, na co wszyscy zagłosują. Kogoś interesują rękodzielce? Czy ktoś by zrobił coś, żeby zaszkodzić kupczycom? Chyba nie. Pewnie wszyscy chcą tylko dla siebie. Więc no. No, gdybym zagłosował na to, to by było 2, 1 i 2. Więc byłyby wszystkie odrzucone. No, także ja dziękuję za taką robotę. Ja chcę się pozbyć tego. Królestwo też chętnie bym ulepszył, no ale nie mam wyboru. Jestem w sumie ciekaw, jak tu się podbija inne kraje, no bo przecież tu nie mamy wojska, ani to żadna strategia, to co, po prostu jadę tam i... To moje królestwo teraz. Witam serdecznie. Przejmujemy tą łajbę. Przejmujemy ten kontynent. Ach, zawsze lubiłem doki, słone powietrze i barwne postacie. To naprawdę kawałek prawdziwego życia. Z pewnością mój kuzyn się zgadza. Zobaczmy.
Zapytajmy go. Co tam sobie myśli o naszych wspaniałych... On jest taki brzydki. Jest brzydszy od Marioli, a to już jest naprawdę... To już jest naprawdę coś. To my jesteśmy gorzej niż rynek miejski. Oh. Co tu robi twój sługa poza tym, że cuchnie jeszcze gorzej? O, o, Krysten, Krysten! Wyślij dziewkę w dyby. O, będzie prześmieszne. Ta. Moja służąca, która gotuje mi... Która gotuje mi pyszne zupki. No, chyba cię coś boli. Nudne. Zostaw mnie w spokoju. Mogę obejrzeć resztę tych większych rękodziel sam. Brzegnę. Ja sobie pogadam z tą. Ona jest spoko. O, zapyta jak się masz, żeby nie było, że nie interesuje mnie życie słów. A czemu ona mnie nie lubi? A już nie. Chyba, że to było na środku. Tylko w jakiś taki dziwny sposób. O, spytaj o religię. Potrzebny nam tym razem. Chociaż teraz, ostatnio chyba mieliśmy. Muszę sprawdzić, ale wydaje mi się, że ostatnio mieliśmy Jakubina. Znaczy, pewnie mieliśmy obydwu, ale mieliśmy głównie Jakubina pierwszego, więc Jakubinem grałem. Więc teraz przydałby się nam Piotr, choć w takich misjach to raczej Jakubin by się sprawdził bardziej. Muszę się uspokoić. Pamiętaj, potrzebujesz tego człowieka, by potwierdził historię twojej rodziny. Podczas gdy on marnuje więcej czasu, sprawdź, czy ktoś wie o nim coś więcej. Ale ja bym jednak ci kazał zrobić najpierw coś innego i sobie to zrobić z gwardzistą Bądźsławem. Gdzie nasz Bądźsław? On wygląda, jakby był Robin Hoodem. Czemu się nazywa Bądźsław, a nie Robin Hood? Rozmawiaj o Krupiańskim. Aha, no tak, muszę. A któż to za dama? Wieszcz Otylia. A ja jej nigdy nie widziałem w tych stronach. Ten mężczyzna. Ten mężczyzna. Ach, nawet nie zaczynaj. Pogadamy sobie z wieszczką naszą tutaj. Wszyscy mnie kochają tutaj. Poznaj. Ploteczki, oczywiście, bez ploteczek to... Chociaż co to za plotki z wieszczką, ona... Nie... Ej, słyszałaś, że on jest milionerem teraz? No raczej. Przecież ja mu przewidziałem te liczby w Totka. A tutaj jeszcze mam jednego takiego. Róż 4 litery. Tego. Co on mówił o rękodzielcach? Nawet sobie nie wyobrażasz. Kiedy mój krewny wróci, muszę pomówić o nim, o reakcji tych dygnitarzy. Oj, koniecznie. Ale to widać, jak on się odnosi do tych... jak to się zwie. No dalej. Sławobora. O, z oborą trzeba poćwiczyć. Obora. Gdzie poszła? Gdzie ona uciekła? No zostaw to. Może z księżniczką kupiecką. Jak ona się nazywa? Brandywina. Wszyscy nas podziwią. A czy to jest? Nie. Tu jest Jacenty, no tak. Gondar gospodarz. Jej, wygrałem! Ciekawe, czy mnie za to lubi. Chyba nie umie. Chyba nie lubi przegrywać. Klęknął przed... To znaczy, ja stałem troszkę w innym miejscu, ale... No ale jednak starał się uklęknąć przede mną. Liczy się gest. Ale ja bym chciał najpierw moją suszkę. Słuszczko, ugotuj mi zupę. Albo kaszę. To bez znaczenia. Tylko żeby kasza była dobra, jak już jest kasza. Masz już zupkę? Masz. Co to jest? Ja to sprawdzę. Zupa grzyb... A, no to porządnie. To ja już wiem, dlaczego mają gryzys. Gryzys. Krzybowy. Gryzys krzybowy. Gdzie oni? W którymś tam państwie, jak nie odróżnię. Rękodzielce, kupczycy. Zamierzasz posłuchać ich? Nie baczą na swoją własną rodzinę. Nie wiem, kuzynie. Pamięć mi szwankuje, jeśli chodzi o herb. Może sobie wynagrodzić mi tę sytuację, to sobie coś tam przypomnę. Co tam mamy? Jezu, ja bym go w takim momencie... W dyby. Albo od razu. Do padołu. Żegnam. Żeby żądać od króla czegoś takiego. Dajcie spokój. Dajcie spokój, choćby nie wiem, co to za rodzina była. Chyba, że miałaby 5 razy większe królestwo. No ale chociaż tacy księża też się starają. Nie księże. W sumie jak to się odmienia? Jak jest książę? Są tacy księcia?
Księciowie? Nawet nie wiem. Dobra, może. Niech sobie weźmie coś, bo na tym dworze w sumie tak jest taki wieśniak w takiej uborze. Ja mam się do niego jeszcze przyznać. Niech się przynajmniej ubierze. Ech, dajcie spokój, już dajcie spokój. To przecież ty masz milion szat na pewno. Dobrze, zdaje się, że znowu jest zadowolony. Muszę baczyć, jak postępuje, jeśli chce odzyskać ten herb. Może on już gotowy mi go przekaz... O, przebrał. O, matko. Wygląda jak błazen. To pasuje do niego trochę. Trochę do niego pasuje, więc... Więc bardzo dobrze. Bardzo dobrze, że go w to ubrałem. Teraz dopiero przyzwyczaiłem się do królewskiego życia? Kuzynie, dam ci herb później. Spoko... Pora dokładniej przyjrzeć się mojemu kuzynowi. Oj, dokładnie trzeba się mu przyjrzeć. Bardzo dokładnie. Dziwne, właśnie otrzymałem wiadomość o tym osobniku. Od kogo wiadomość? Skąd? Od Herolda, aha. Paś, pomocnik świniarza. A tutaj jest nasz Herold Deszczu. Herold Deszczułka. Fajne imię. Fajne baczki. Lord Tristan obejrzał list. Było tam napisane: Najdroższy królu, wysłałem ci ten list, aby cię ostrzec, że twoja wiadomość została przechwycona przez znanego oszusta w naszych stronach. Jeśli do miasta przybędzie mężczyzna twierdzący, że jest twoim krewnym, on oszukuje cię. Przykro mi, że nie możemy opowiedzieć ci o naszym herbie rodzinnym. Z jednego prostego powodu. Nie posiadamy go. Członkowie naszej rodziny sami dbają o nasze dobre imię. Każdy robi to na swój własny sposób i z pewnością uczynisz tak samo. Z serdecznymi pozdrowieniami, księżna Berenika. Tak więc po raz kolejny musimy się rozprawić z oszustem. Ostatnio go wtrąciliśmy do padołu i nadal mam ochotę wtrącić go do padołu. Ale dobra, niech już troszkę się zróżnicuje, bo dajcie spokój tak samo cały czas. Kto by to ogląda? Dajcie spokój. To już daj okażmy mu miłosierdzie. Ale przynajmniej ciuchy by mi oddał. Żegnam. Mam nadzieję, że może sobie, nie wiem, zrobić własny herb potem. Bo trochę się boję, że mi się misja skończy. No i skończy mi się na złocie. A jak to tak na złocie skończyć misję? Ja miałbym skończyć misję na złocie? Hańba dla mnie. 100% hańba. I tak w sumie zastanawiam się, skąd oni wiedzieli, że mają napisać do mnie ten list? Tamten przechwycili, więc cała ta moja rodzina nic nie dostała. To skąd pomysł, że nagle mi wysłali to? Skąd się dowiedzieli? Co, przepraszam, ten cały... Jak on się tam zwie? Jacenty. Napisał im, że... przechwyciłem wasz list. Napiszcie tam do niego, że żeby uważał na mnie. Tak, na pewno tak było. Muszę go doprowadzić do fenomenalnego humoru. Bo niestety będzie ciężko. Ktoś kąpie. Erik! God damn it, ja cały czas jestem w tej łazience. Gdzie jest moja służąca? Chyba jej tu nie ma. Oj, niedobrze. Książę Smędzanu. O, a pogadajmy sobie z tym panem. Mogę go powitać? Nie mogę, on już jest chyba powitany. Proteczki. Zaznaczmy sobie. Nie tutaj, daj mi to z powrotem. On nie może mieć. Kurde, to znaczy, że będę musiał sam sobie ugotować. Książę Smędzan. Nie to, nie okazuj względów. Potrzebujesz żony. Tym razem potrzebujesz żon. Może następnym dostaniesz męża, ale tym razem to jeszcze żona. Kiedy kat Maja gra na gęślach, brzmi to tak, jakby mordowali kota. Oczywiście to tylko moja opinia. Lud mówi, że dama Mariola jest tak urodziwa, iż dostaje rabaty we wszystkich kramach w wiosce, po prostu się uśmiechając. O Boże, to najgorsza plotka, jaką kiedykolwiek ktoś wymyślił. Gorzej się nie dało zrobić. Nie wiem kto to... Chyba sama Mariola to rozprowadziła. Sama Mariola tak podpowiada i wszystkim, co mają mówić o niej. Żeby mówić, że Mariola jest urodziwa, dajcie spokój. To mnie rozwaliło. Co tam? Muszę zapolować na niedźwiedzia, biegniem. Biegniem na niedźwiedzia. Pewnie cały będzie zdrapany potem i prawie umrze, ale...
Bo co on tam ma? Żadnej broni nie ma, jakiś półtorak paciewny. Bił poziom. Co tam mamy? Może ćwiczyć strategię i wydawać edykty. Może udzielać audiencji. Odblokowana luźna postawa i nieznacznie wyższa skuteczność. O, proszę, mamy mięsa w ciul. To wracamy do domu. No i teraz możemy wygnać już naszego drugiego kuzyneczka. Niech idzie tam, skąd przyszedł. Póki się rozmyślę. Ile masz cechy? Słabo wygadany rycerz. Dobrze mu tak. Zamierzam stworzyć nowy herb, który będzie reprezentował moje własne czyny. O, coś widzę, że koniec misji. Oj, wbił po trzeci poziom. Ładnie. Tu oczywiście maksimum pieniędzy w ciul. Wszystko jest tako. O, idealnie. Ja akurat nie chciałem zrobić sobie szpiega, ale lubię grać szpiegiem. Teraz sobie zrobimy takiego szalonego. W miarę jak rosła sława miasta Grodzisko, jego polityczna pozycja wśród ludu, a zresztą ja wam tego nie będę czytać, dajcie spokój, czytam to wam przez 3 sezony za każdym razem. Chyba już znacie to na pamięć. No to sobie walniemy. To ja tak już od razu przy was. Meblowany nie będzie. Co to jest? Nie było sensu wznosić budynków do zakwaterowania i ćwiczenia wojskowych. Jeśli żołnierze mieliby być całkiem narażeni na atak, dlatego wzniesiono kamienne mury miejskie wokół tych konstrukcji. Miały stanowić ochronę przed różnymi szumowinami, barbarzyńcami, bandytami, złodziejami oraz zabójczymi szynszylami. No to było najgorsze. Oczywiście ja sobie szpiega już zrobię sam. Gdzieś tam ewentualnie wam pokażę. Przed i po, zależy jaki będę mieć plan na zrobienie go. Przejrzyjmy sobie jeszcze tą mapkę. Aha, tu nic nie widzimy. Potrzebujemy przejąć 6 terenów. Nie, potrzebujemy przejąć wszystkie obce terytoria. W sumie 6 to dużo. Muszę chyba najpierw je wszystkie poodkrywać. Dajcie spokój, kupa roboty. A ja mam tylko 50 punktów. Aktualnie to 47. No, ale nieistotne. Mam nadzieję, że wam się podobało. Mam nadzieję, że jesteście zadowoleni z powrotu serii. Ja na chwilę obecną się z wami żegnam. Tak więc lajkujcie, komentujcie i cześć. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.